Miesięczny wydatek na bilet trochę boli. Siemano, dzisiaj jest wtorek, moja ostatnia zmiana w pielgrzymie w Charlton. Od piątku pracuję już w pielgrzymie London Wall, który jest w tak zwanym City, czyli w centrum Londynu. Na szczęście mamy tylko 40 minut dojazdu, co na Londyn nie jest aż takim złym faktem. Tak sobie przypomnę, gimnazjum chodziłam z buta 2 km, że 20 minut, potem miałam następne 25 busem, no to w sumie wychodziło tak samo. Londyn a Carbów to co innego. Mamy tą ostatnią zmianę, ale przez ten cały tydzień mamy codziennie szkolenia na Canary Wharf w Pilgrzymie. Wczoraj było takie ogólne prowadzenie induction, gdzie funkcjonuje klub, gdzie się coś znajduje, gdzie dzwonić, kiedy jest pożar, jak wymienić papier toaletowy, wiecie, takie rzeczy, taki klub sportowy od kuchni, jak to leci, jak systemy z klientami są przeprowadzane. Dzisiaj był taki exercise to music, czyli takie podstawy aerobiku, zajęć grupowych. Ten kurs już mam już dawno za sobą i powiem wam, że myślałam, nie myślałam, że będzie to strata czasu, tylko takie odświeżenie informacji. Zawsze jest fajnie sobie przypomnieć, tym bardziej ekipa dwóch trenerów, którzy z nami prowadzili te warsztaty, byli mega, mega świetni, naprawdę taki mój flow prowadzenia zajęć, czyli fitness, jednocześnie dobry humor, nie, nikt nie jest spięty, że nie szedł do dołu 2, nie 3 i nie przeszedłem na tempie 3 do 1 czy 2 do 2, bo to jest ważne, ale pod koniec dnia każdy przychodzi do klubu, żeby się odstresować. Mamy za dużo stresu w naszym życiu, żeby jeszcze przejmować się tym, że składy zrobiliśmy nie w takim tempie, co trzeba, prawda? Ważne, żeby był hot, żeby był fun, jedynie dobra atmosfera na zajęciach. Nie zagłębiając się w szczegóły, ta zmiana po prostu będzie dla mnie lepsza. Zdecydowałam się na nią, bo tutaj już trochę zasiedziałam. Po pierwsze, po drugie będę czuła się tam pewniej, jeśli chodzi o warunki finansowe, co weźmy pod uwagę, jest ważne, bo nie żyję tutaj z rodzicami, muszę się utrzymać sama, więc trzeba sobie jakoś poradzić. Fajne jest to, że ludzie tutaj wiedzą, że to jest ostatnia moja zmiana, ostatni tydzień, ostatnie zajęcia w tym tygodniu i żegnają się ze mną, przytulają mnie, mówią, że to były najfajniejsze zajęcia. Dostałam w ogóle jeszcze parę takich kart podarunkowych, jedna z na przykład od mojego klienta, dostałam też od takiej Lisy, na której kupon podarunkowy do River Island. Naprawdę ludzie są fajni i tak wyrażają taką szczery żal, że się odchodzi. I powiem wam, że jest to mega miłe, bo jednak gdzie by siekolwiek nie było, jakby siekolwiek się nie chciał wiązać z miejscem, zawsze człowiek chce się z kimś związać, chce się utożsamiać z jakąś grupą ludzi, z jakimś miejscem, dlatego też chcemy mieć przyjaciół, nie mam przyjaciół, czujemy się źle. Tak samo się czułam tutaj na początku. Każdego człowieka poznawałam od początku, wiecie. To jest trudne, bo jest się samemu, nie? Ale przynajmniej tyle, że to jest praca z ludźmi i można poznawać tych ludzi. Tak jeszcze powiem, jedna krótka wiadomość dla instruktorów i bardziej dla instruktorów niż trenerów z Polski. Słuchajcie, to jak wy prowadzicie aerobik, czy brzuchu do pośladki, czy wszelkie tego typu inne zajęcia grupowe, które oparte są na prostej choreografii, naprawdę robicie to dobrze. Uważam, że polskie szkoły fitness stoją tutaj do angielskich, bo kiedy zaczęłam pracować w Pilgrzymie, byłam jedną osobą, która miała styczność wcześniej z zajęciami grupowymi. Reszta trenerów tutaj, że tak powiem, z trenerskiego, trenerskiej strefy bezpieczeństwa przeszli na zajęcia grupowe i tam się czuli niepewnie. I strasznie to widać, jak nie umieją liczyć muzyki, jak po prostu muzyka leci sobie w tle, oni robią swoje. No, nie, my jako instruktorzy wiemy, że nie o to chodzi i to też widzą ludzie. Tym niektórym ludziom się wydaje, że klienci są głupi, bo nie znają muzyki, a uwierzcie mi, każdy ma muzykę wpisaną we krwi i to czujesz, te bity, one wchodzą, dlatego uważam, że każdy polski instruktor dałby sobie tutaj radę i by przewyższył Anglików o głowę.
Dlatego też robię tego vloga po polsku, bo miałam parę słów takich, które chciałam wyrazić jako do Was, do trenerów, bo naprawdę jest czym się popisać. Jest czym się popisać, jesteśmy dobrym, mocnym krajem i cieszę się, że Polska się dopiero rozwija, jeśli chodzi o fitness, że będzie tego jeszcze więcej. Kończę za jakąś godzinę i 7 minut, więc muszę jeszcze posiłowić się przejść i posprawdzać, także do zobaczenia.